Jest to już szósty festiwal kolęd i pastorałek. Myślę, że nasz festiwal wszedł już w taką tradycję wspólnego kolędowania. Także coraz z roku na rok jest coraz więcej uczestników naszego festiwalu. W tym roku w sumie jest prawie 180 uczestników festiwalu. Najwięcej uczestników naszego festiwalu to mieszkańcy Lubina, ale także występują dzieci i młodzież z okolic Lubina, ze Środy Śląskiej, z Polkowic, z Jędrzychowa. Pierwszy festiwal niewiele różnił się od tego festiwalu. Było chyba o połowę mniej uczestników. Stworzenia organizacji tego festiwalu wpadłem, będąc dyrektorem szkoły. Tak zastanawiałem się, w jaki sposób nasza szkoła może wyjść z taką propozycją wspólnego świętowania w okresie Bożego Narodzenia. I chciałem, żeby nasza szkoła zorganizowała taki festiwal jako szkoła katolicka w Lubinie, żebyśmy stworzyli taką możliwość dla dzieci i młodzieży wspólnego kolędowania i w ten sposób podtrzymywania tradycji śpiewania kolęd w okresie Bożego Narodzenia. Myślę, że najbardziej są znane te kolędy tradycyjne i jest nawet tak, że w czasie festiwalu śpiewają uczestnicy, śpiewają razem z widownią. Natomiast na pewno wielką atrakcją są te kolędy czy pastorałki takie współczesne. Bardzo często zdarza się taka też bardzo ładna aranżacja tych kolęd i pastorałek. Jest to na pewno coś nowego, co wchodzi w tradycję wspólnego kolędowania. W tym roku po raz pierwszy wystąpili Salezjanie. Siedząc w swoim gabinecie dyrektora szkoły, patrzyłem zgłoszenia na e-mailu i patrzę, że moi bracia Salezjanie zgłosili się. I są to Salezjanie z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie, ale okazało się dzisiaj, że dołączyli także inni Salezjanie. Myślę, że organizatorem, pomysłodawcą tego występu jest brat Karol Kliszcz, który jest w parafii Serca Pana Jezusa w Lubinie.
prawda? Dzisiejszy występ jest naszym debiutem tutaj na festiwalu, ale trzeba przyznać, że w takim składzie nie śpiewaliśmy już pierwszy raz. Nie jest to zespół taki w sensie formalnym, jest to raczej grupa salezjanów i przyjaciół naszego zgromadzenia, którzy przy różnych okazjach, festiwalach związanych z piosenkami religijnymi, nie tylko, występujemy wspólnie. Wielkich przygotowań do festiwalu nie ma. Najczęściej to jest szybka decyzja. Śpiewamy, chcemy zaśpiewać, chcemy się z ludźmi pobawić. I myślę, że tak też tutaj było, można było to zobaczyć, że śpiewem, który jest w pewien sposób modlitwą, bo mówimy o kolędach, chcemy również z salą tutaj się w ten sposób zabawić. Może nie wiem, czy to jest coś wyjątkowego. U nas grają, właściwie każdy u nas gra i każdy śpiewa, więc to, kto w danym momencie gra, a kto śpiewa, to też jest decyzja chwili. Taka, powiedziałbym, mobilność, która u nas występuje. Nie uważam, że to jakaś coś dziwnego czy szczególnego w tym, tutaj byłoby to, że starsi śpiewają, młodsi grają. Akurat tak się złożyło. Dopóki będziemy tutaj mieszkać wspólnie, bo wszyscy jesteśmy z Lubina, za wyjątkiem księdza Mirka, który wprawdzie pracuje we Wrocławiu, ale z Lubina pochodzi, więc często tu przebywa. Więc planów wielkich nie mamy. Najbliższe festiwale, możliwości jakiegoś występu w różnych parafiach, w różnych miejscach czy szkołach, tak jak tutaj gimnazjum organizuje. Jeśli taka możliwość będzie, to będziemy się w to włączać. Bardzo chętnie, z radością, na miarę naszych możliwości. Dlaczego dzisiaj wśród nocy nie? Każdy może śpiewać z nami, każdy, bez wyjątku, wystarczy się zgłosić. Myślę, że skład jest, tak jak powiedziałem, on nie jest ustalony raz na zawsze, więc każdy, kto chce, może dołączyć. Gromadzimy się przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, to jest centrum miasta. Chętnych zapraszamy. Prób też nie ma jako tako stałych terminów, tylko w miarę potrzeb, bym tak powiedział. Świętego Andrzeja ze Środy Śląskiej. Schola działa już od wielu lat. Ja pracuję w Środzie Śląskiej od sierpnia i przejęłam scholę po siostrze pracującej przede mną, siostrze Ewie Wolskiej. Wielkich sukcesów, bo pracuję z dziećmi 4 miesiące. To są dziewczynki, które są z różnych klas ze szkoły podstawowej. Naszym takim chyba pierwszym sukcesem to jest to, że dzieci chętnie przychodzą na scholę, animują mszę dziecięcą. Ta msza jest bardzo żywą mszą. Dużo ludzi przychodzi na tą mszę świętą i coraz chętniej przychodzą. I to chyba, tak mi się wydaje, nasz taki największy sukces jest, że przychodzą całymi rodzinami na tą mszę świętą.
wielkich planów co do dziewczynek nie mam, jeżeli chodzi o takie sukcesy, coś tam, żeby nie wiadomo z nimi osiągać. Dla mnie po prostu jest to, żeby dzieci chętnie uczestniczyły w Eucharystii, żeby dla nich Eucharystia nie było tylko takie przyjście, odsiedzenie w kościele godzinę czasu, ale żeby po prostu ta msza była dla dzieci i żeby one po prostu czuły, że są w kościele, że jest z nimi obecny Jezus, że one się po prostu w czasie tej Eucharystii modlą. To jest takie chyba moje największe marzenie po prostu i plan, który chciałabym osiągnąć, angażując się po prostu w prowadzenie tej schowy. Uważam, że takie imprezy są potrzebne, dlatego że one dają też możliwość wykazania się dzieci, które są w scholach, w zespołach, no i podzielenia się tymi darami, które mają. Dzieci po prostu no też wiadomo, żeby gdzieś występowały, angażowały się w coś, one muszą po prostu odnosić też sukcesy. No i ja uważam, że takie imprezy są potrzebne i oceniam, że jest no bardzo sympatycznie. Klimat od, znaczy kolędy są w ogóle taką dla naszej polskiej tradycji, są takie, że śpiewać je mogą wszyscy i one łączą ludzi, dlatego ja uważam, że ta impreza no, jest dobra i się cieszę, że jest taka inicjatywa i kiedy otrzymałam informację, to z przyjemnością zgłosiłam dziewczynki i chcieliśmy wziąć w tym udział. Zasada jest taka, żeby kolędy przede wszystkim były śpiewane, żeby były odświeżane, mówiąc lakonicznie, odgrzewane. I taki jest główny cel tego konkursu, w zasadzie konkursu czy przesłuchania. Również sugerujemy się przede wszystkim wykonywaniem tradycyjnych kolęd na w miarę wysokim poziomie, chociaż nie jest to chyba najważniejsze i nie jest to głównym przesłaniem konkursu. Ale oczywiście oceniamy intonację, oceniamy dykcję wykonawców, oceniamy instrumenty, jakość wykonania. No, trudno tu mówić o profesjonalizmie, ponieważ ci wykonawcy no, nie są profesjonalistami i często, gęsto gdzieś tam grywają sobie na gitarach, czy na jakichś keyboardach, czy na różnych instrumentach. Pojawiły się skrzypce, no, nie słyszałem instrumentów dętych, może jeszcze się pojawią gdzieś wśród solistów. Ale ogólnie można ocenić, że poziom jest wysoki. Zresztą nie wypada mi powiedzieć inaczej. No i na pewno wybór będzie bardzo trudny. Bywa tak najczęściej, że starsi grają, a młodsi śpiewają. Ale tutaj widziałem też inaczej, że księża śpiewali, a młodzież przygrywała na gitarach. Jak do tego właśnie, jak to ocenia komisja? Komisja ocenia to w zasadzie nijak, ponieważ oni, mówiąc szczerze, wystąpili poza konkursem i są
głównymi gwiazdami tego festiwalu, tego konkursu. Więc jak można było zauważyć, pewnie poruszyła się publiczność, zaczęły dzieci śpiewać, również dorośli, no i nam te nóżki też zaczęły gdzieś tam przytupywać pod stołami, przy których obradowało jury. Są tutaj wykonywane również pastorałki, nieco współcześniejsze. No wydaje mi się, że kolędy są już bardzo znane, natomiast pastorałki i twórczość jest tutaj jak najbardziej mile widziana. No i wnosi coś pewnie nowego, powiew jakiejś świeżości na tym festiwalu, na tym konkursie. Myślę, że to jest ważne, że jednak się to rozwija i młodzież zaczyna szukać jakichś nowych brzmień, nowych rozwiązań, nowych tekstów. Myślę, że to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Tym bardziej, że nasza tradycja jest tak piękna, że jak widać nie zamyka się na dodatkowe twórczości, więc myślę, że jak najbardziej można w tym kierunku podążać. Nagrody, no coś na słodko, coś dla rozrywki i parę takich nagród. Poza dyplomami oczywiście nagród rzeczowych. Na pewno będą wykonawcy zadowoleni, aczkolwiek te nagrody no, nie są tutaj najważniejsze. Czego można życzyć młodym artystom? No myślę, że chyba tego, co jest najważniejsze, czyli tego, aby te kolędy i te pastorałki nie były tylko odśpiewane, ale też, żeby w jakiś sposób przenikały do naszych serc. O, piękne słowa. Troszkę się zapędziłem, ale coś w tym jest. Do naszych serc i przede wszystkim, żeby zostawały na stałe w naszych rodzinach. No i żeby ubogacały tą naszą polską tradycję. No i wydaje mi się też, żeby pomagały nam w tym, żeby ten Pan, malutki Pan Jezusek, ten dzidziuś, który się urodził w betlejemskim żłobie, żeby też rodził się w nas. Myślę, że to jest najważniejsze.